powrócić do wizerunku tego, który był prezentowany w momencie, kiedy on powstał, za czasu, za życia jeszcze Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagieły i Kazimierza Jagiellończyka. Na wszystkich trzech królewskich sarkofagach w katedrze wawelskiej jest herb ziemi dobrzyńskiej, głowa starca, która bezsprzecznie jest głową Kazimierza Wielkiego, a nie Władysława Okiełtka. Na wszystkich trzech herbach jest jedna korona. I nieopatrznie długoż ktoś tam namieszał, a dokładnie namieszał nasz dobrzyński heraldyk Paprocki, który w 1584 roku i stąd i zowąd, zamiast, proszę Państwa, ozdobnej części szaty królewskiej, zamiast ozdobnej części szaty królewskiej, wyeksponował, proszę Państwa, na szyi drugą koronę. Nigdzie w heraldyce polskiej, światowej, na szyi nie ma korony. I dlatego, proszę Państwa, po latach zainspirowani przez zacnego członka Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, pana doktora Błachowskiego. Chcemy wrócić, Aleksandra Błachowskiego, chcemy wrócić do właściwego wizerunku. Jedna korona, głowa starca Kazimierza Wielkiego. Proszę Państwa, korona z krzyżem, inspirujemy tę koronę z korony, którą widzimy na łuku triumfalnym w kościele bernardyńskim w Skępę. Na herbie z koroną, z krzyżem, którą wykonał brat Walenty Żebrowski, wybitny malarz bernardyński. Proszę Państwa, w ramach mojego projektu finansowanego przez mój uniwersytet i opisu, którego starałem się dokonać w takiej składance, część z Państwa tę składankę pewnie pozyskała, to jest dokładny opis. Projekt tego herbu wykonała wyjątkowo zdolna młoda artysta plastyk, pani Edyta Matejkowska z Kłowęża. Żona wybitnego rzeźbiarza, z Kłowęża, który między innymi ostatnio wykonał piękną płaskorzeźbę według naszej koncepcji założyciela Rypina i Lipna, księcia Władysława w Rypinie. To był wniosek naszego towarzystwa. Wiele instytucji wnioskowało, burmistrz miasta Rypina uległ naciskom naszego towarzystwa. Mówi, dobrze, niech mam już tego krajewskiego z głowy. Zamówił rzeźbę, wyłożył 60 tysięcy na płasko rzeźbę i proszę Państwa, jest to jedyny wizerunek księcia Władysława, dobrodzieja tej ziemi. Dobrodzieja. Nie byłoby Rypina, nie byłoby Lipna. Ktoś mówi, by było. No byłoby, ale byłoby później. I to jest kłopot, byłoby później. Dlatego, proszę Państwa, żona tegoż wybitnego artysty wykonała wizerunek tego herbu. Chcemy, proszę Państwa, chcemy, żeby ten wizerunek wrócił do przestrzeni, ponieważ ziemia dobrzyńska jako ziemię nie jest sygnowana ustawą o samorządzie terytorialnym i ustawy nie, i ona nie będzie wpisana mocą ustawy. Chcemy, żeby ten wizerunek wszedł, proszę Państwa, poprzez upowszechnienie. Dowodem tego, proszę Państwa, jest fakt, że gratulacyjną depeszę burmistrz Skępego, przesłaną dzisiaj, czytaną przed chwilą Państwu, ozdobił herbem Skępego kościeleckim i ozdobił, proszę Państwa, nowym herbem ziemi dobrzyńskiej. Nieproszony, proszę Państwa, czyli widać, że herb zaczyna żyć. I to nas cieszy. Oczywiście będzie kłopot. Drudzy powiedzą, no ale po co mieszać, skoro tyle lat i tak dalej. Proszę Państwa, wracamy do tradycji. Gdy będziecie po raz pewnie piąty, dziesiąty w katedrze wawelskiej, przyjrzyjcie się wszystkim herbom ziemi dobrzyńskiej na sarkofagach mało czytelnych.
proszę Państwa, Kazimierza Wielkiego, ale bardzo czytelny. Na sarkofagu Jagiełły i Kazimierza Jagiellończyka są właśnie, to jest, proszę Państwa, na dowód. To jest sarkofagu Jagiellończyka. Z tyłu. Więc wracamy, proszę Państwa, jak mówi jedna z piosenek, wracamy do źródeł. Trzeba wracać do źródeł. Bo, proszę Państwa, trzeba czasami się głośno upomnieć o tożsamość tej ziemi. Chcę powiedzieć, że tak jak uczył nas wielki Seneka, że ziemi ojczystej nie kocha się dlatego, że jest wielka, bogata, zasobna, ale kocha się dlatego, że jest własna. A ja dodaję, proszę Państwa, że ziemi ojczystej, naszej ziemi, nie kocha się dlatego, że jest taka, a nie inna, ale dlatego, że jest sercu bliska. Że jest sercu bliska. I proszę Państwa, z tego umiłowania chcemy wyprowadzić i wprowadzić do przestrzeni publicznej nowe, my mówimy, właściwe wyobrażenie herbu ziemi dobrzyńskiej. Przy tej okazji, proszę Państwa, chcemy również zaproponować, aby ten herb pojawił się na fladze. Z dopiskiem. Z takim dopiskiem, jak w średniowieczu, proszę Państwa, nikt nie mówił. Znaczy mówił ziemia dobrzyńska, ale nikt nie pisał ziemia dobrzyńska. Pisano w obowiązującym wtedy języku łacińskim terra dobrynensis, ziemia dobrzyńska. I dlatego, proszę Państwa, moja propozycja jest taka, żeby walne zgromadzenie, które również ma predyspozycje, uprawnienia do tego, żeby podejmować tego typu uchwały, że proponuję, żeby teraz pani albo przewodnicząca, albo ktoś z komisji przeczytał nam propozycję uchwały w tej sprawie. Uchwały dotyczącej herbu i flagi. Na podstawie paragrafu 15 ustęp 1 litera e walne zgromadzenie Dobrzyńskiego Towarzystwa Naukowego uchwala, co następuje. Zatwierdza się historyczny wizerunek herbu ziemi dobrzyńskiej nawiązujący do jego wyobrażenia z okresu panowania polskich królów, dobrodziejów tej ziemi, Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagieły i Kazimierza Jagiellończyka, widniejących na ich sarkofagach w katedrze wawelskiej, stanowiący ilustrację plastyczną wykonaną według koncepcji profesora Mirosława Krajewskiego przez artystę plastyk Edytę Matejkowską z Płowęża, która w umowie o dzieło przeniosła prawa autorskie na rzecz pomysłodawcy projektu i autora koncepcji heraldyczno-historycznej. Paragraf drugi uchwały. Zatwierdza się wygląd flagi ziemi dobrzyńskiej w proporcji 5:8 na tle starego złota przedstawiającą herb ziemi dobrzyńskiej, o którym mowa w paragrafie pierwszym, oraz napis w otoku w dolnej partii Terra Dobrinensis, oznaczający nazwę tej ziemi z okresu późnego średniowiecza, kiedy w piśmie posługiwano się wyłącznie takim zapisem. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I głosują członkowie towarzystwa. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Bardzo dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że walne zgromadzenie przyjęło uchwałę dotyczącą nowego, dodajmy, właściwego wizerunku herbu ziemi dobrzyńskiej i flagi tej ziemi.